It's the Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my Hej. Siema stary, co ci się stało? No, Peterson mi przywalił i mam teraz jakieś sine pod okiem. Wyglądał jak jakiś kryminalista normalnie. No, kurde. Widziałeś może gdzieś Petersona? Ja sobie... Muszę sobie z nim porozmawiać na ten temat, no. Chciałbym ci lepiej porozmawiać z Nancy. Wiesz, kto to jest Nancy? Z siostrą Petersona, no w sumie? Może i ten... Będzie jakiś efekt tego. Zobaczcie, kto idzie. O, Peterson. Siemka! Zamknij ryja, Peterson, niedobrze mi się robi od twojej mordy. Przestań. Nancy idzie. Nie. Cześć. O, masz przyjaciół. Cześć, jak się nazywacie? Oczywiście ja jestem Rick. Ricardo. A tu jest Mason. O, super. Nie wiem, chcesz coś ciepłego do picia, kocyk? Zimno ci na pewno. Chcę, ty nie widzisz, jakie w szkole ciepło? Oni grzeją te karole... Nie umiem robić. Na 45 stopni. Ej, a może po lekcjach pójdziemy do parku w sumie, nie? Co nie, Mason? No. Też będę mógł iść? No jasne, Kevinku. Tak, tylko że nie narób szkód, Peterson, bo wiesz, o co mi chodzi. Och, już dzwonek. Chodźmy może na lekcję. W drugiej części miasta. Przestań dzwonić, budziku. Boże. Chyba nie pójdę dziś do szkoły. Muszę napisać SMS-a, mam straszną chorybkę i kaszlem. Dobra. Pójdę po telefonu, napiszę jej tylko SMS. Ciku! I pójdę czy zażyć lekarstwo. Co tam mama kazała kupić? Chleb, jajka, mleko. No, trochę się tego nazbierało, to ja to kupię. Oj nie, która to godzina? 8:05. O nie, już jestem spóźniona na 5 minut. Tylko tak nikogo nie ma w korytarzu. Nie, o nie, o. Nauczycielka mnie zaszczeli. Dzisiaj mamy ten ważny egzamin. Boże, ja sobie pójdę. Dzień dobry. Ale jak mogłaś się spóźnić o ten ważny egzamin? No, proszę pani, były straszne korki. Ja nie mogłam przyjść wcześniej, a jeszcze mi autobus uciekł. To mogłaś wcześniej wstać. Proszę przyjść jutro na egzamin. No ale proszę, i żadnych ale, dostajesz dzisiaj jedynkę z możliwością poprawy jutrzejszą, tylko jutrzejszą, ponieważ to egzamin, którego już jutro powinno się wystawić oceny na wasze zakończenie roku szkolnego. Chcesz iść do dobrego liceum, czy nie? No chcę tak, proszę pani, tylko że ja wtedy nie mogłam żadnych ale. Jeszcze raz takie spóźnienie. A zostajesz wypisana. Ze szkoły? No oczywiście tak. Nie, że nie będziesz się mogła do liceum jakiegoś dostać, no ale będziesz musiała odbywać drugi rok w klasie 8, ale oczywiście w innej szkole. A ta szkoła jest jedyną szkołą tak dobrze wykwalifikowaną w tym mieście. No ale proszę pani, proszę pani. Dość. Dzisiaj już ten... Zapraszam, nie będzie dzisiaj pisała egzaminu, bo i tak się spóźniłaś, to ja ci tam zadanie dodatkowe z matematyki, za to będę spóźniać. Nie, 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 nie. No ale... Żadnych ale. Zamykaj ze sobą drzwi.
po lekcjach. Jupi, przerwa, przerwa! Szybko, to już koniec lekcji, szybko, wakacje zaczynamy, szybko wybiegamy! Szybko, 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 wakacje! Gdy już cała szkoła, w sensie wszyscy uczniowie, wyszli ze szkoły. Ej, mała, zaczekaj! To do mnie było? Tak, 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 do ciebie, do ciebie. Hej, jestem Mason. A ty jak masz na imię? Jestem Jenny. Hej, chcesz się zaprzyjaźnić? No nie wiem, wiesz. No bo ty jesteś Mason, najniegorzeczniejszy w szkole i nie wiem, czy wiesz, mogę ci ufać, bo to jest takie trochę przenikliwe i wiesz. Mi nie ufać? I każdy ufa? No nie wiem, co ci się stało tutaj w oko? To mi Peterson przywalił. Kevin Peterson? Brat Nancy Peterson? Tak. O, Nancy to moja koleżanka, taka z klasy. Fajnie. Ja tak wiem, że fajnie. Mason, no już! Właśnie, miała być ta zabawa, ty już się spóźniasz! No, ty to co mam jest! Peterson, zamknij się. Sorry, ja muszę już iść, jak widzisz. Wołają mnie. Pa! Pa! Każdy od mnie uciekł. Nakupiłam o wiele więcej niż mama prosiła. Trudno. Nie było trochę na wiele. Jajka kupiłam, mleko kupiłam. Jeszcze kupiłam wodę, dwie miseczki na promocji, jabłka, wiaderko i kanapkę. No i konserwy z ananasem, mango i z kukurydzą. No to... Boże, jakie to jest ciężkie. Może pójdę tą krótszą drogą w sumie. Może to jakoś uda mi się popchać. Boże, jakie to jest ciężkie. Może wybiorę tą krótszą trasę. No w sumie. Może to przejdę sobie. Nie lubię tej okolicy, ale... Może coś zjem. Chłopaki, ktoś tu był, widzicie? Ja tak chwilę patrzę, co tutaj przecież. Co wy robicie? No dobra, to co mam robić? Musisz tutaj zapalić ognisko i dotknąć. Co? Nie. Nie mogę. Nie, 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 nie. Tak, musisz. To jest zbyt niebezpieczne, chłopcy, nie. Dobra, co mam teraz robić? Połóż tutaj rękę. Kevin, zwariowałeś? Nie, to jest jako zadanie, takie na zewnątrz. No dobra. Nie,
się podział? Gdzie znikł? Dobra, chodźmy może do domu. Nie spłoną. No. Dobra, to chodźmy. Chcę wiedzieć, gdzie my jesteśmy. Właśnie. Jesteście w